Witam serdecznie. Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć trochę o białej hubie. Biała huba, inaczej białoporek brzozowy, już jak sama nazwa wskazuje, rośnie na brzozach i jest pasożytem dla drzewa. Natomiast dla ludzi może być stosowany jako środek leczniczy. Można go również kroić, moczyć w jajku, w bułce lub w mące, smażyć, można go dodawać do zup. Jest to grzyb jadalny. Był wykorzystywany już ponad 5000 lat temu jako środek leczniczy. Można robić z niego wyciągi wodne, można robić z niego wyciągi, nalewki różnego rodzaju. Wykazuje on działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, antyseptyczne. Możemy go stosować zewnętrznie, możemy go stosować wewnętrznie. Jeśli chodzi o zewnętrzne działanie, to zmniejsza prawdopodobieństwo zakażeń, przyspiesza gojenie się ran, uszkodzeń skóry i możemy go zastosować jako środek opatrunkowy. Na przykład, nie wiem, jesteśmy w lesie, coś się dzieje, ale nie mamy, coś się stało nam w nogę, mamy jakąś ranę, więc możemy zerwać taką hubę. No to już takie ekstremalne, mówię o takich ekstremalnych warunkach, i przyłożyć go sobie do rany jako środek właśnie opatrunkowy. Jeśli nie mamy możliwości na przykład powrotu do domu, tak? Ale to już takie, tak jak już powiedziałam, extreme. Co możemy zrobić w ogóle z taką hubą? Na pewno trzeba ją zetrzeć i ja stosuję ją jako herbatkę. Robię z tego herbatkę. Najlepiej zetrzeć jak najdrobniej. Zetrzeć jak najdrobniej. Jest to dosyć ciężkie, żeby to zrobić. Te zewnętrzne części są miękkie, natomiast te wewnętrzne, które były przy samej korze, są bardzo twarde, a nawet może nie twarde, a takie gąbczaste. I dlatego jest ciężko zetrzeć i ciężko pokroić, ale mi się udało i zobaczycie jak ja to zrobiłam, jak ja to pokroiłam. Te rzeczy, te części, które udało mi się zetrzeć, to starłam, natomiast te części, które są gąbczaste, to po prostu pokroiłam je nożem na takie małe kawałki i później będę je suszyć. Jeśli chodzi o wewnętrzne znaczenie białoporka brzozowego, to walczy on z drobnoustrojami, wspiera walkę z pasożytami, co jest dla mnie bardzo istotne. Dla mnie pasożyty, to słuchajcie, boję się ich jak ognia i po prostu działają na mnie jak, no nie chcę to brzydko powiedzieć, strasznie, strasznie nie lubię pasożytów. Na moim kanale znajdziecie bardzo dużo filmów, nalewek, różnych ziół, które walczą z pasożytami. I to właśnie jest wynik tego, że ja po prostu szukam wszystkiego, co walczy z pasożytami. I nawet tak po prostu codziennie, żeby sobie robić jakieś nalewki, żeby nie mieć tych pasożytów, żeby mieć czysty organizm. No ale wracając do białoporka brzozowego, to łagodzi skutki boreliozy i zmniejsza ryzyko zapadnięcia na odkleszczowe zapalenie mózgu. Znam kilka osób, które mają boreliozę i nawet ostatnio też czytałam na temat ziół, które łagodzą, które zabijają krętki boreliozy. Także może taki film też zrobię na ten temat. Białoporek walczy też skutecznie z nicieniami, reguluje działanie układu pokarmowego. Nawet gdzieś czytałam, że ma takie właściwości uspokajające. No bo to, że wzmacnia organizm, jest również przeciwzapalny, to też o tym musimy wiedzieć. I działa przeciwnowotworowo, hamuje cykl życia chorych tkanek, po prostu zabija, słuchajcie, zabija chore komórki, czyli zabija komórki nowotworowe, spowalnia rozwój choroby i, co jest bardzo istotne, zmniejsza ryzyko przerzutów. Także no jest taki bardzo pomocny dla naszego organizmu
przeciwwskazania, jeśli chodzi o przeciwwskazania, to tak naprawdę nie został pod tym względem badany, więc zawsze tak ostrożnie, jeśli nie zostało coś przebadane, no to na pewno nie polecałabym osobom, które karmią, jak również kobietom w ciąży, tak? To zawsze tak jest, że jeśli coś jest nieprzebadane, no i dzieciom też nie polecam. Musimy pamiętać, żeby wszystko, co używamy, czego używamy, robić to po prostu z głową. Z głową, z rozsądkiem. A teraz ja tutaj cały czas walczę z tą hubą i ja będę tą hubę suszyła. Zawijam ją w papier i wrzucam po prostu, kładę na kaloryfery i będę ją suszyła. Kiedy mi się już ususzy, to będę robiła różne rzeczy można zrobić. Można odwary robić, maceraty, nalewki, można mieszać ją z innymi ziołami, można robić herbatki. Ja podam Wam przepis na nalewkę i podam Wam przepis na herbatkę, taką prostą, zwykłą. Czyli herbatka to tak, 30 gramów suszonego grzyba, pół litra wody, gotujesz to około 45 minut pod przykryciem, no i później możesz sobie to pić 2-3 razy dziennie, najlepiej przed posiłkiem. To jest herbatka, to jest taka prosta, ja mam bardzo mało czasu, więc staram się robić takie proste rzeczy. I nalewka. Nalewka to, tutaj Wam powiem po częściach, tak? Czyli jedną część białoporka zalać 5 częściami alkoholu 60%. Możesz wziąć taki spirytus nalewkowy. Odstawiasz to do maceracji na 2 tygodnie i po upływie tych 14 dni, kiedy to przefiltrujesz, zlewasz do butelki i stosujesz 3 razy dziennie, tak po 15 ml. Pamiętajcie, że wszystko robicie na swoją odpowiedzialność. Ja to stosuję, jakoś się jeszcze nie otrułam, więc Wy też się nie otrujecie. Ale to każdy musi brać odpowiedzialność za siebie, tak? To by było na tyle. Skończyliśmy na dziś. Dziękuję bardzo. Zapraszam do oglądania innych moich filmów i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.